Serdecznie witam na kanale Rocznik 1961. No i tutaj spacerując po Międzywodziu jeszcze pokażę Wam taką perełeczkę. Jakie piękne, mamy tutaj domki takie dla wczasowiczów. No sympatyczne, takie w stylu takim, no naprawdę, no nie wiem jaki to będzie styl, bo nie znam się na tym stylu, takim wiejskim, starym. Także naprawdę super tutaj powypoczywać. No drzewa mają swój fajny urok tutaj w tej miejscowości. No Międzywodzie naprawdę jest bardzo ładną miejscowością. Końcówka sezonu i proszę zobaczyć jakie puste, fajne ulice, ale pogoda dzisiaj jest wyśmienita. Więc zaraz udam się na plażę, ale jeszcze pokażę parę takich fajnych tutaj miejsc. Bo naprawdę warto tutaj przyjechać, podwiedzać tą miejscowość. Centralnie w środku miejscowości znajdują się nawet takie jeszcze place. Widać, że one są puściutkie, no ale one są przygotowane na pewno na sprzedaż. I tu powstaną na pewno jakieś ciekawe budyneczki dla turystów. I takie perełki się zdarzają. Ciekawe, jaka wartość takiej działki jest na tym terenie. No tutaj na ulicy Poprzecznej w Międzywodziu mamy również taki obiekt sakralny, czyli kościółek jest też dla wszystkich tutaj, którzy przebywają, dla tubylców. Tutaj można też oddać się zadumie po imprezach wieczornych lub po plażowaniu. Bardzo ładny kościółek. No oczywiście na wieży siedzą mewy, pilnują i obserwują. No i tutaj zaraz Wam jeszcze pokażę, gdzie lubię przyjeżdżać. Ma tutaj taki ośrodek swój, taki klimat. Już Wam pokażę, jak on wygląda, oczywiście z zewnątrz. No na tych ulicach pozakładane są wszędzie solary, wiatraczki. Jest oświetlenie ekologiczne, LED-owe. Także naprawdę wieczorem to robi super klimat. No jest ten ośrodek, do którego ja zawsze przyjeżdżam, to jest w Sosnowym Lesie, no ale w tym roku nie było w ogóle miejsc i nie dostałem się w ogóle z rodziną. No faktycznie on tutaj sobie między tymi drzewkami pięknymi jest otoczony. No klimacik jest niesamowity w tym miejscu i dosłownie 100 metrów jest od plaży. Tutaj mamy znowu jakieś potężne miejsce, pusty plac. Wiem, że on już jest co najmniej od 6-7 lat pusty, przygotowany również na sprzedaż. No bo tam też widzę, budują się nowe domki dla turystów, także cały czas Międzywodzie się rozbudowuje. Od tego Sosnowego Lasu tutaj ośrodka prościutko jest, pięknie teraz zrobione zejście na plażę, także zobaczę jeszcze jak wygląda tamta plaża, bo w tym miejscu też dawno nie byłem. No ośrodki, nawet tu niektóre posiadają korty tenisowe, jak widać można pograć sobie w tenisa. Także też naprawdę dużo jest atrakcji i baseny są kryte. No naprawdę to w zależności jaki jest ośrodek. A tutaj tego nie było, domki pod wydmami. To są nowe domki postawione zaraz faktycznie przy wyjściu na plażę. No, 6 lat temu ich nie było. No, jest to właśnie przebudowane wejście. Kupa ludzi już tnie na plaży, godzina 10. Także sezon już opalanie otwarty. Jeszcze tylko sprawdzę, co tam się dzieje i sam lecę na plażę. Zanim jeszcze zajdę na plażę, pokażę Wam tutaj tą promenadę w Międzywodziu. Pięknie jest również odnowiona tutaj wieczorami. Bardzo lubię spacerować. Ta promenada ma około 1 km długości, także warto również tutaj spędzić wieczorem czas. No a przede wszystkim stąd można również obserwować piękne zachody słońca. Teraz udaję się jeszcze na plażę. Bardzo ładne jest zejście. Z wózkami można spokojnie tutaj zjechać. Praktycznie sama betonka do połowy plaży jest zrobiona. Tak jak mówiłem, betonka prawie do samego morza, ale powiem Wam, że
Tutaj bardzo się zwężyła plaża w tym miejscu po jakichś sztormach, no bo ona była troszeczkę dłuższa w tamtą stronę i była taka mielizna. Teraz widzę, że ta plaża się troszkę tutaj zwęziła. Jest to plaża strzeżona przez ratowników, także to jest plaża strzeżona i tutaj można spokojnie się kąpać. Może widać, że nawet fale są fajne. Ja będę teraz skończył tą krótką relację jeszcze z Międzywodzia i udaję się sam na plażę, bo trzeba się wykąpać i zrobić chrzciny z morzem, przywitanie, jak to w tradycji bywa. Do następnego pitu.